Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Nie wiem jaka będzie teraz głośność tego wszystkiego, mam nadzieję, że będzie dobre. Jeżeli tak naprawdę ten pierwszy odcinek będzie dosyć za głośny, to was za to przepraszam, ale niestety nie mam czasu więcej na rozgrywkę, bo jest godzina 2:08. Przed sekundą skończyłem grę Reigned King, które naprawdę mnie bardzo, bardzo zaskoczyło. Mam nadzieję, że będziecie oglądać o godzinie 18:00, ale przed tym chciałbym zagrać z wami w grę Dying Light. Ja miałem tą grę już wcześniej zakupioną w platformie GOG. Niestety, a może i stety, grę wydał Steam w wersji Platinum Edition. I tak, mamy tutaj wszystkie pakiety DLC zakupione i tak dalej za kwotę 45 zł, co jest naprawdę, naprawdę bardzo małą kwotą. Dlatego stwierdziłem, że zakupię ją na Steamie. Niestety moich save'ów tutaj nie ma, dlatego zagramy po prostu kampanię od początku, zagramy w The Following i możliwe, że zagramy również w trybie kooperacji z Szeską i T-Bugsem, jeżeli chodzi o te dalsze kampanie typu więzienie i tym podobne, więc tak. Ja jeszcze zobaczę tylko, czy mam, aby na pewno opcje wszystkie graficzne na maksymalnym poziomie. No nie miałem na maksymalnym poziomie, dobra, ale teraz już chyba mam. Rozmycie nie będę włączał, bo będzie to bardzo powodować taką, no taką dziwną atmosferę. Delikatnie jeszcze może na wszelki wypadek zmniejszę jednak te dźwięki. Dobra, powinno być teraz lepiej. Więc kochani, oczywiście właśnie, jest jeszcze jedna reguła, w której ja przynajmniej osobiście gram w Dying Light'a. A konkretnie, Dying Light posiada 4 poziomy trudności. Tryb fabularny, normalny, trudny i koszmar. Ja jako tą grę przechodzący już chyba 7 albo 8 raz, zagram na trybie koszmarnym. Ponadto, nasz tryb będzie obowiązywał tylko i wyłącznie w nocy. Gramy w 100% kampanię nocy. Więc na pewno nie będzie łatwo, bo nie dość, że nie mamy nieskończonej wytrzymałości, to każdy specjalny manewr lub atak będzie cię męczył, więc no, jest naprawdę ciężko. Dodatkowo gramy w nocy, więc w ogóle już będzie koszmar. Na pewno będziemy dosyć sporo ginąć, będziemy mieć, no tutaj naprawdę, jeżeli o expy chodzi, to lipę, ale myślę, że damy radę. Przynajmniej będzie się dobrze bawić pod tym względem. Jest kilka opcji wyłączonych, jeżeli chodzi o tryb koszmar, czyli nie mamy wyszukiwania przedmiotów, będziemy musieli wszystko samemu znajdywać. To jest poniekąd fajne, poniekąd irytujące, bo to myślę, że nie wpływa jakoś znacząco na trud rozgrywki, a tylko irytuje, bo musimy zaraz więcej szukać. No ale mniejsza z tym, damy radę i rozpoczynamy, kochani, grę. Tak więc 3, 2, 1, startujemy. HUD aktywowany. Rozpocząć odprawę. Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje, bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu, nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Mówiłem, że to nie jest normalny zrzut.
Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas je przyciąga. Do tyłu! Do tyłu! Dawaj, sprężamy ruchy! Zabierzmy go z ulicy! Mówi Jade, szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O cholera, Amir ranny? Nie, Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. Tak, moi drodzy, zaczyna się historia w Dying Light. Jesteśmy panem Crane'em, który musi odzyskać plik dla Gere, który wykradł pan Salim. Sam go uszczypnij. Boisz się. Wcale, że nie. To go uszczypnij. Mrugnął. Co? Znowu mrugnął. A co jeśli to zombie? No to poranek jak na ciężkim kacu. Kochani, i tak samo jak robiłem w Reinette King. Chciałbym od razu wam powiedzieć, że wszystkie cutscenki, rozmowy i tym podobne będę po prostu milczał. Ja jestem typem osoby, który zazwyczaj podczas takich gier stara się po prostu wniknąć maksymalnie w fabułę. Dlatego od razu was przepraszam, jeżeli komuś to nie przypadnie do gustu. Mam nadzieję, że jest stabilne 60 klatek. Aczkolwiek po tych cutscenkach to już sam nie jestem pewien. Śpisz przez 3 dni jak zabity, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały start 31. Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? Okej, starczy już żartów. Pokój 190. Szef powie ci resztę. Co znaczy 31? Pytaj szefa. 31 to nasz numer. 31 to twój numer. Przepraszam. Twój numer. Jesteś 31 zarażonym. Ja jestem 18. Wszystko jest tu liczone. Jedna dawka antyzyny mniej. Jeden zarażony więcej. Jeszcze jeden biegacz martwy. Co do biegaczy, to akurat 31 zarażonych, a jeden też przybył. Amir zginął przez tego gościa? Cicho, walić cicho. Teraz on dostanie antyzynę Amira. Hej, gdzie jest pokój 190? Na górze. No dobra, to idziemy na górę. Dorwą nas po kolei, jednego po drugim. Wiecie co, ja niektórych nie rozumiem, którzy nagrywają tą grę, że na przykład, no nie wiem, grają na padzie, bo to ładniej wygląda, aczkolwiek, czy jest jakakolwiek przyjemność z grania w takie gry na padzie? No nie wiem, jest to dla mnie wątpliwe. Hej, szukam, ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja... Chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą.
Brecken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jade uratowała, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi, jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzymę, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej, to nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko... Ej, szefie... Daj se. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na 13 piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Brecken tu zawiaduje. Nie jestem leniem. Nie jestem leniem. No właśnie, moi drodzy, więc mówię, dla mnie jest to wątpliwa przyjemność grania na padzie osobiście. Dlatego, no ja jestem graczem PC-towym, dlatego dla mnie myszka i klawiatura to jest w sumie tak jak lewa ręka i prawa ręka. Dlatego, no przepraszam, jeżeli będzie wam, nie wiem, jakoś tam śmigać i tak dalej. No ale tak to niestety wygląda. Dodatkowo widzę na podglądzie, że tak jakby delikatnie przekaczało. Na 13 piętro, zdobyć coś dla Rahima. 13? Kurczę, to będzie brudna robota. Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? Ano. I tak jak wam powiedziałem, widzę, że delikatnie na podglądzie, możliwe tylko OBS to tak wyhacza, ale tak jakby delikatnie przycinało, ale chyba nie przycina. Przynajmniej mi osobiście gry nie przycina. A nagrywam to w rozdzielczości 1920. Jezu. Jak wielu ludzi to umarło. Tu Crane. Czekamy na twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli, kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść się w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Crane. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno. Jeden z tych... ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hej! Prawda? Hej! Pomocy! Co jest? No to mamy już pierwszego potrzebującego pomocy. Biegniemy szybko. O, otwórz to. To naprawdę konieczne? Aczkolwiek tak. Zaciąłem się! Uciekając przed nim! O Boże! Musiałeś go zabić, co nie? A cholera! To był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rahim, tu Crane. Jestem na 13. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O cholera. 31. Polazłeś po Marka? Czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Okej, zostań tam. Wysyłam na dół Lenę. Leż spokojnie. Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę. O, i alkohol. Daj razem. To zatrzyma krwotok. Szybko, proszę. Uspokój się, okej? Sprowadzę pomoc. Dobra, kochani. I właśnie teraz przechodzimy pseudo-tutorial w tej grze. Aczkolwiek powiem wam, że przez 7 razy, które tutaj przeszedłem tą grę, tutaj chyba mnie ani razu nie było. Mimo iż tu pewnie jest jakiś złom i tak dalej, to tutaj naprawdę chyba mnie nie było nigdy. Ale w sumie nie było tu nic zacnego, więc to raczej też nie jest problem. Taśma klejąca, zawsze na propsie. Bardzo przydatna.
Dobra, ale znajdźmy teraz gazę i alkohol. Teraz jestem ciekaw, jak to będzie chodzić już w dalszych etapach gry. Bo nagrałem to chyba na Ryzenie 5. W sumie sami powiem, jakiego mam protka. Boże. Wiem, że to jest GTX 1080 albo 1060, też nie pamiętam. No ale to jest wersja 11 giga, więc to jest taka... Tak jak RTX mniej więcej. Zresztą nawet ta karta graficzna ma RTX-a, więc... Jeżeli chodzi o grafikę, nie powinno być żadnych problemów, aczkolwiek... No niestety, Dying Light jest bardzo niezoptymalizowany. Jeżeli chodzi o to i jest bardzo, bardzo procesorożerny. Bardzo lubi procesorek sobie kąsać, chapać i w ogóle. Dobra, tu już byliśmy. Chodźmy teraz tu. Taśma klejąca. Tu jakieś nailsy, gwoździe, inne tego typu rzeczy. To pewnie będzie alkohol, co? Jest alkohol. Okej, to wszystko, co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. No to już gazę znalazłem? Nawet nie wiem kiedy. Nie, nie, jestem typem zbieracza. Zresztą znacie mnie już z Rainet Kinga, więc... Wiecie, że bardzo, bardzo lubię chapać rzeczy. Jakkolwiek to brzmi. A no tak, tutaj gazę złapaliśmy. Dobra. Tu już wszystko. Tu już wszystko. Zróbmy apteczkę. Plany. Apteczka. Odblokowano osiągnięcie czeladnik. Boże, serio gra mnie traktuje jak... Jak nuba. Totalnego nuba. Okej, okay, kto jest ranny? On mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol są dość prymitywne, ale działa. Okej, okay, dziękuję. Zajmę się nim już. Kolejne 250 ekspo. 31. Cicha woda, cicha woda. A ono cicha, ale brzegi rwie. Ej, 31. Nieźle jak na nowego. Może źle cię oceniłem. Co było, minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o twojej roli tutaj. No dobra, panie Rachim, lecimy do pana. Powiem wam, że miałem dzisiaj bardzo, ale to bardzo ciekawy dzień. Począwszy od tego, że musiałem jechać na zakupy. Kończąc na tym, że skończyliśmy Rainet Kinga. I zrobiliśmy 5-godzinnego streama. To jest naprawdę, naprawdę... Znaczy, co w sumie naprawdę słychać po moim głosie w tej chwili? W ogóle nie wiem, jak ja już dostanę. Jest godzina 2:26. Dobra, załatwione. Bułka z masłem. Coś jeszcze? Ha, niech pomyślę. Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma ci odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Ja nigdy nic tak... Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię. Ta? Myślisz, że jesteś Geroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy, jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jay, prawda? Tak. Chciałem ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych eksplozji, Rahim! Żadnych eksplozji. No... I co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju, numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci Breken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. No dobra. To idziemy zrobić top model. Tylko tak, tu musimy tędy przejść. 191. Chyba gdzieś tu, prawda? I zobaczmy, co ta wersja ma. Za ubranka. Dobra, Rahim, jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko, stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się nadajesz.
zabieraj dupę na trening. Idź na górę. Już masz niedaleko. Co ty nie powiesz? Naprawdę? Stroje. Ach, czyli jeszcze niestety nie możemy tego zmienić. No trudno. O, to lecimy na górę. Może jeszcze w tym odcinku zdążymy to zrobić. Dlaczego zombie? Rahim, nie widzę cię. Gdzie jesteś? Blisko! Dobra, ale ja nie chcę znać podpowiedzi. Przechodzę to już 7 raz. Ja już wszystko wiem doskonale. Mamy tu piękny widok, bez dwóch zdań. W ogóle, co myślicie nad serią typu Danganronpa, czy ogólnie nowelki, które są teraz na topie? Powiem wam, że ja Danganronpa uwielbiam. I chętnie bym miał przeżyć razem z wami. Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko, co ci powiem, okej? Dobra. Skacz na te worki w dole. Odbiło cię, zabije się. Nie bądź cykor. Nie no, jaja sobie robisz? No to patrz. Rahim! Nie ruszaj się! Sprowadzę pomoc! Jaja sobie z ciebie robię! Ty głupi gnoju! Co? Nie znasz się na żartach? No chodź! Skacz tu na dół! Chryste, panie! Oj, Kyle, nie przesadzaj. Poszedł w mordę! Jasny win! Niezła jazda, co nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina, więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. Uwielbiam po prostu tą bieganinę. O, przyniosłem ślizgu. Nieraz naprawdę zdarzało się, że doganiałem go i po prostu znikał. Biedaczek. Jak już ruszysz, serio, uwielbiam po prostu parkour w tej grze. Jak się zatrzymasz, to raczej umierasz. Ej! Spróbuj ponownie, no gdybyś mi nie pokazał tej scenerii tutaj, to by było git. Jezu. Jak na nuba. No właśnie, dlatego twierdzę, że ta gra mnie normalnie za nuba tutaj uważa. Dobra, tędy. Dalej jak? Tędy. Dobra, właśnie na rusztowanie. I nie spadnij. Po szklanie i na rusztowanie. To moje ulubione. Chwyć się i podciągnij. Na zewnątrz bez tego nie przeżyjesz 10 minut. Nie przesadzaj. Akurat nieraz zdarzy nam się walnąć jakiegoś fejla. Dobrze. Okej, okay. Czas na prawdziwy test. Wracaj na dźwig. Po drodze użyj wszystkiego, czego się da. My jesteśmy tu mistrzami, kochany Rahim. Okay. Wystarczy. Masz naprawdę wielki talent, gościu. Naprawdę. Albo robiłeś to już wcześniej. Robiłeś to już wcześniej? Niespecjalnie. W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. No, to jesteś cholernym savantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Co się ze mną dzieje? Co się dzieje? Coś poszło nie tak! Rahim, co się przed chwilą stało? O kur... Na pewno miałeś pierwszy atak. Wracaj tu lepiej. No dobra, to wracamy. Tylko dajcie mi moją staminę. Biegiem, Crane, biegiem, nie opierdzielamy się. O kurde, zapomniałem o tym. Rahim, co to kurwa było? Czy ja się zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym.
Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę antyzyny. Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. Hej, na co czekasz, co? Gazem ruszaj! No dobra, idę, nie poganiaj mnie, biedaku. Musimy zejść jeszcze niestety niżej. I lecimy do windy, może jeszcze w tym odcinku wyjdziemy na zewnątrz. W ogóle ciekawe, jak ta gra będzie chodzić już na otwartym terenie. Tak powiem wam szczerze, że nawet nic nie ustawiałem, po prostu ją włączyłem i tyle. Mając nadzieję po prostu, że to wszystko przejdzie. W końcu dali mi jakieś normalne zadanie. Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaje. Dobra nasza. A jak... Dobra, mieliśmy się udać do kwatermistrza. Dawaj nam tu deskę. O, ty jesteś nowym zwiadowcą. Rahim mówił mi o tobie. To ja, nazywam się Crane. Nauczę się twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Póki co, to dla ciebie. A właśnie, mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś, przynieś mi albo Spike'owi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny, możesz pomagać ludziskom. Kilka przysług tu i tam, a może cię polubią. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. No nie wiem, na kobietę to raczej my się tutaj nie będziemy nastawiać. Bo raczej nas chyba nie lubią. Weź nogę od stołu, to się jeszcze przyda. I lecimy w dół. Dzień dobry. Okej, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wielu. Dobra, gra chodzi stabilnie. Doktor Zir już czeka w ciężarówce na boisku. Jak wyjdziesz z wieży, skręć w lewo i kieruj się na południe. Nie da się przeoczyć. Nazywam się Crane. Dobra, Crane. Zagęszczaj ruchy. Nie ma czasu na podziwianie widoczku. I staraj się być raczej cicho. Hałas przyciąga tych skurwieli. Już nie przesadzaj. Widoczki są tu piękne akurat. No i widać, że już koledzy na dole też są. Koleżkowie na dole również są. Dobra, pozbieram trochę części metalowych, wszystkie śmietniki nasze. Już są przyjaciele, prawda? Nie, dobra, na razie tam nie wchodzimy, bo... Chciałbym jeszcze w tym odcinku przynajmniej zrobić doktora Zira. Nie wiem, czy tam się to uda, ale... Ale się postaram. No dobra, widzę, że już bugi to pierwsze. Akurat z bugami to mamy dosyć ostatnio dużo do czynienia. Doktorze? Halo? Ktoś tu jest? Camden, jesteś tam? Szlak. Miałem dostać szczepionkę. Co? Nie. Lek uśmierzający. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No, siadaj. Antyzyna. Opóźnia nieuniknione. Tyle udało się Gierę. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa. Ale zobaczymy, robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena? Tak. Chyba tak. Gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Camden? Kolega. Ugrzązł w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się.
próbowałem wstrzykiwać z rekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście. W nadziei, że część zarażonych je zje, a wtedy będę mógł obserwować wyniki i do czegoś dojść. Jak poszło? To nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Dobra, jestem zajęty. Idź do swoich zadań. Co to ja miałem? Dobra, moi kochani. Najlepszych ludzi by pilnowali tego miejsca. Rahim, Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, super. To ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze Spike'iem. Znajdziesz go obok wozu Zira. Ma dla ciebie prawdziwą robotę. Dobra, kochani, ale tak jak powiedziałem, zyskaliśmy chyba level. Wzrost poziomu przetrwania. I drugi odcineczek wskoczy już jutro o godzinie 14 i chyba 18, chyba że będzie Pray to the Gods, ale jeszcze nie jestem pewien. Tak więc co? No, żegnamy się z tym pięknym widoczkiem bloku wieży, pseudowieży. Dobra, to będzie lepiej, bo tu jest wieża Raisa. Dobra, grał do was Shiro. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Hej, hej.